wejść, zanim zacznę czytać, pośpiewajmy chwilę. Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą w koło drzewa. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, a dzieci wiem coś o tym, latają samolotem. Nikt tutaj nie zna głodu, nikt tu nie czuje chłodu. I nawet ja nie kłamię, nikt się nie skarży mamie. Witajcie, witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą w koło drzewa. Bo z nami jest weselej, ruszymy razem w knieje, a w kniejach i dąbrowach przygoda już się chowa. Nikt tutaj nie zna głodu, nikt tu nie czuje chłodu. I nawet ja nie kłamię, nikt cię nie skarży mamie. Cześć, ja się nazywam Artur Caturian, jestem aktorem Teatru Muzycznego Kapitol i w związku z tym, że kontynuujemy tradycję czytania na dywanie, niestety nie w Teatrze Muzycznym Kapitol, ponieważ czas kwarantanny nie pozwala nam być z wami w Teatrze Muzycznym, będę to robił na własnym dywanie, a w zasadzie na posadzce, ponieważ nie mam dywanu. Dzisiaj chciałem wam zaproponować książkę Rafała Kosika, wydawnictwa Powergraph, a mianowicie Felix, Ned i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi. To zacznę zaraz czytać, ale zanim to chciałem wam życzyć dużo zdrowia, wytrwałości, najlepszych ocen, mimo że trudności są okropne, jeżeli chodzi o naukę. Bardzo dobrych wyników. Ci, którzy mają jakieś egzaminy ważne, żebyście je zdawali na same piątki, żebyście byli zadowoleni i żeby zaraz zaczynające się wakacje były czasem przede wszystkim bezpiecznym, może trochę z mniejszymi ograniczeniami jak do tej pory. I żeby ten czas, który teraz przeżywamy, pozwolił nam w przyszłości bardziej doceniać to, co mamy. To, co mieliśmy zawsze, a czego nie docenialiśmy, bo było dla nas to coś powszedniego i coś, co nam się po prostu należało. Więc drogie dzieci, trzymajcie się bardzo serdecznie i trzymam kciuki, żebyście miały jak najlepsze oceny. Posłuchajcie. Co prawda książkę, którą będę czytał, czyli jeszcze raz powtórzę, Felix, Ned i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi Rafała Kosika. Przerwę w dość nietypowym momencie, ale wydaje mi się, że dzięki temu więcej z was będzie chciało do niej sięgnąć, ponieważ będziecie zainteresowani tym, co będzie działo się dalej. A więc zaczynamy. Prolog. Przez szklane drzwi banku wyszedł ostatni klient. Znudzony strażnik zamknął je na klucz, leniwie podciągnął obwieszony bronią pas i sprawdził, czy wszystkie komputery zostały wyłączone oraz czy nikt niepowołany nie pozostał w budynku. Potem poczłapał w stronę korytarza prowadzącego na zaplecze. Codziennie właśnie o tej porze otwierano skarbiec i chowano do niego wszystkie pieniądze ze wszystkich kas. Dzień dobry, pani Lucyno. Pozdrowił sprzątaczkę, która dopiero teraz zaczynała pracę. I zniknął za drzwiami w drugim końcu korytarza. Dzień dobry, panie Stefanie. Odpowiedziała pani Lucyna z charakterystycznym dla siebie opóźnieniem. Była już starszą kobietą i wszystko robiła z opóźnieniem. Pracowała w banku od 30 lat. Jakieś 3, może 4 lata temu przestała nadążać, odpowiadać dzień dobry. Ciągle też myliła imiona. Pan Stefan tak naprawdę nazywał się zupełnie inaczej. Otworzyła drzwi niewielkiego schowka, przecisnęła się między ogromnym odkurzaczem a froterką do podłogi i wyciągnęła wózek z kubłami i mopami. Pani Lucynka nie miała już najlepszej pamięci. Przeszła połowę długości korytarza, zatrzymała się i palnęła otwartą dłonią w czoło, aż klasnęło.
narzekając na swoje roztargnienie. Zawróciła po butelkę płynu do mycia podłóg. Codziennie zapominała o płynie i codziennie po niego wracała. Zwykle musiała wracać po różne rzeczy, dwu albo i trzykrotnie, za każdym razem akcentując moment olśnienia klaśnięciem. Wieczorem zastanawiała się, dlaczego boli ją czoło. Otworzyła schowek i wytrzeszczyła oczy. W ciasnym pomieszczeniu stało trzech rosłych mężczyzn w niebiesko-szarych kombinezonach. Wyszli na korytarz i otoczyli osłupiałą sprzątaczkę. Pierwszy rozwinął szeroką taśmę klejącą i przykleił jej koniec do rękawa pani Lucynki. Przekazał rolkę drugiemu, drugi trzeciemu, a trzeci znów pierwszemu. W kilka sekund trzy pary rąk, współdziałając jak ramiona jakiegoś wielkiego pająka, okleiły kobietę tak, że nie mogła się poruszyć. Przepraszam, chyba pomyliłam drzwi, powiedziała dopiero teraz pani Lucynka. Pierwszy mężczyzna uniósł rolkę na wysokość twarzy kobiety, drugi owinął kawałek taśmy, a trzeci odciął nożykiem. Używając trzech par rąk, zakleili pani Lucynce usta, przyklepali taśmę z dwóch stron, żeby się lepiej trzymała i wyjęli z kieszeni fartucha sprzątaczki kartę magnetyczną, która otwierała wszystkie drzwi w banku. Wreszcie wstawili nieszczęsną kobietę do schowka i zamknęli drzwi na klucz. Poprawili kombinezony i równym krokiem pomarszerowali w stronę końca korytarza, skąd właśnie rozległ się szczęk otwieranych drzwi skarbca. Przed wejściem do banku zatrzymała się z piskiem opon biała furgonetka. Wysiadło z niej trzech kolejnych mężczyzn w niebiesko-szarych kombinezonach. Rozdział pierwszy. Pierwszy dzień w szkole. Muszę lecieć, powiedziała smutno mama, poprawiając Feliksowi klapy marynarki. Mam w firmie mały kryzys i nie poradzą sobie bez mnie. Bądź grzeczny i słuchaj pani. Pocałowała go w czoło, wsiadła do swojego czerwonej Alfy Romeo i odjechała z piskiem opon. Zdaniem Feliksa mama jeździła zdecydowanie za szybko. Felix Polon był szczupłym, jasnowłosym 13-latkiem o piwnych oczach. Wyglądał całkiem przeciętnie, może z wyjątkiem ubrania. Dziś, z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, miał na sobie elegancki, ciemny garnitur i białą koszulę. Samochód mamy zniknął za zakrętem. Felix odwrócił się i spojrzał na swoją nową szkołę. Budynek wydawał mu się zbyt duży. Podstawówka, do której chodził przez 6 lat, mieściła się w parterowym dworku, otoczonym ogrodem z piaskownicami, zjeżdżalniami i drewnianymi domkami do zabawy. Przypominała przedszkole. Ta szkoła wyglądała zupełnie inaczej. Szary, czterokondygnacyjny budynek miał chyba ze 100 lat. Sprawiał ponure wrażenie i wyglądał trochę jak zamek. Przy odrobinie wyobraźni, niewielkie podwyższenie dachów i w każdym rogu budynku można było uznać za baszty. Wiatr poruszał się gałęziami dwóch topoli rosnących po obu stronach wejścia. Gimnazjum imienia profesora Stefana Kuszmińskiego. Miejsce, gdzie będzie przychodził prawie codziennie przez następne 3 lata. Wzruszył ramionami i wszedł po szerokich schodach prowadzących do olbrzymich drzwi. Klamka znajdowała się na wysokości jego czoła. Otworzył skrzypiące skrzydło i niepewnie wszedł do środka. Mimo, że do rozpoczęcia uroczystości zostało jeszcze ponad 20 minut, w holu było już kilkanaścioro uczniów. Niemal wszyscy z rodzicami. Tata Feliksa nie mógł z nim przyjść. Był wynalazcą i właśnie na dziś zaplanowano pokaz jednej z jego maszyn przed ważnym ministerstwem. Mama znalazła tylko tyle czasu, by podwieźć Feliksa pod szkołę. Babcia Lucia z chęcią by z nim przyjechała autobusem, ale Felix grzecznie odmówił. Tylko tego brakowało, żeby pierwszego dnia w nowej szkole wszyscy zobaczyli go z babcią. Rozejrzał się wokoło. Wszystko było tu duże. Pod wysokim sufitem wisiał wielki ozdobny żyrandol, teraz zgaszony. Na wprost wejścia za portiernią znajdowały się przeszklone drzwi prowadzące na patio, zarośnięte starymi, karłowatymi drzewami. Na prawo i lewo prowadziły szerokie korytarze. Felix podszedł do pożółkłego ze starości planu, który wisiał na ścianie, by w razie pożaru każdy wiedział, którędy uciekać. Budynek widziany z lotu ptaka miał kształt kwadratu, pośrodku którego usytuowano patio. Pierwsze i drugie piętro
Można było obejść dookoła korytarzem. Trzeciego obejścia się nie dawało, bo całą szerokość frontowego skrzydła zajmowała sala gimnastyczna wraz z szatniami. Parter z kolei przecinało przejście łączące patio z ogrodem. Na najwyższej kondygnacji rozpościerał się prawdopodobnie strych, którego nie umieszczono na planie. Felix, zanim wszedł do budynku, dostrzegł małe, półokrągłe okienka w dachu. Strych więc musiał tam być. Felix poczuł na sobie czyjś wzrok. Po drugiej stronie holu stała drobna, rudowłosa dziewczynka w dżinsowej kurtce. Niesforne, miedziane loki wyłaziły na wszystkie strony spod gumki, próbującej okiełznać jej fryzurę. Gdy Felix na nią spojrzał, umknęła zielonookim spojrzeniem, udając, że wcale na niego nie patrzyła. Przyszło mu do głowy, że śmiesznie wyglądają jej chude nóżki w ciężkich martensach. Kobieta z charakterem, podsumował w duchu. Uczniów przybywało i robiło się już ciasno. Ktoś dał sygnał, żeby iść na górę, bo tam w sali gimnastycznej ma się odbyć powitanie pierwszaków. Tłum ruszył więc schodami na trzecie piętro. Proszę państwa! Kiedy w sali gimnastycznej rozległ się donośny głos, nie było jeszcze widać, do kogo należy. Proszę państwa! Nazywam się magister inżynier Juliusz Stokrotka i jestem dyrektorem tej szkoły. Miło mi przywitać naszych nowych uczniów wraz z rodzicami. Proponuję, aby rodzice przeszli na prawo i usiedli na przygotowanych tam krzesłach. Dzieci, zapraszam na ławki po stronie lewej. Po chwili zapanował jako taki porządek. Felix razem z innymi uczniami usiadł po lewej stronie. Właścicielem donośnego głosu okazał się niski, pulchny mężczyzna w zaciasnym granatowym garniturze ze starannie związaną pod szyją muszką w radosnym zielonym kolorze. Na jego głowie lśniła elegancka lysina. Dyrektor szkoły, magister inżynier Juliusz Stokrotka, trzeba to zapamiętać, pomyślał Felix. Teraz lepiej, powiedział dyrektor. Nie weźmiemy już żadnego rodzica za ucznia. Kilka cichych chichotów z tyłu było jedyną reakcją na dowcip. Dyrektor monotonnym głosem zaczął opowiadać o historii szkoły, o osiągnięciach pedagogicznych, o regulaminie, ale Felix szybko stracił zainteresowanie jego słowami. Wiedział oczywiście, czym różni się gimnazjum od szkoły podstawowej. Miały być tak samo lekcje, przerwy i dzwonki, ale tutaj obowiązywała stroższa dyscyplina i czekała go cięższa nauka. Trzeba się będzie przyzwyczaić. Na osłodę pozostawało kieszonkowe, które dziś rano dostał po raz pierwszy. Cała uroczystość razem z wnoszeniem i prezentowaniem sztandaru szkoły trwała około 20 minut. Potem tłum wstał i wolno wylał się na schody. Gdzieś w połowie korytarza na pierwszym piętrze Felix zorientował się, że właściwie to nie wie, gdzie idzie. Rodzice, rozmawiając, schodzili, by wrócić do swoich spraw, a grupki uczniów prowadzone przez nauczycieli rozchodziły się do klas. Nie minęły 2 minuty i Felix stwierdził, że został sam. No tak, gimnazjum oznacza samodzielność i zaradność. Trzeba było słuchać, pomyślał. Te, Milki! Usłyszał za plecami. Odwrócił się i ujrzał dwóch starszych od siebie chłopaków. Musieli chodzić do drugiej lub trzeciej klasy. Masz kaskę? Zapytał wyższy, chudy, z jasnorudymi włosami i wystającymi krzywo zębami. To moje kieszonkowe, odparł niepewnie Felix, dotykając kieszeni. Chwilę później zrozumiał, że właśnie popełnił błąd. Drugi z chłopaków był niższy, ale za to dość gruby. Miał czarne, kręcone włosy i za duże spodnie, których krok zwisał gdzieś na wysokości kolan. Uśmiechnął się i z szybkością, o jaką trudno go było podejrzewać, wyrwał z ręki Felixa banknot. Dzięki! Powiedział i odwrócił się, wpychając pieniądze do kieszeni. Obaj odeszli, jakby nic się nie stało. Hej! Zawołał Felix i zrobił krok w ich stronę. To moje... Tamci zawrócili i podeszli do Felixa, prawie na niego wpadając. Byli wyżsi, co najmniej o głowę. Felix pomyślał o Cabanie. Caban był wielkim, czarnym, kudłatym psem, który teraz zapewne smacznie spał w jego pokoju. Gdyby tu był, nie pozwoliłby na takie traktowanie swojego pana. Co mówiłeś? Zapytał Rudy. Zostawcie go,
powiedział chłopak w szarej bluzie stojący obok Feliksa. Spojrzeli na intruza, splunęli w jego stronę i odeszli z ociąganiem. Niższy, walczący z nadwagą, bujał się przy każdym kroku. Dzięki, powiedział Felix, wyciągając rękę. Jestem Felix z X na końcu. Ernest. Przedstawił się tamten i uścisnął Felixowi dłoń. Z T na końcu. Lepiej na nich uważaj. Rodzą się tacy niedorobieni, a potem i tak muszą iść do jakiejś szkoły. Padło na naszą budę, ale wszędzie takich znajdziesz. Ten wyższy, rudy, to Marcel, a grubas nazywa się Ruben. Zabrali mi 10 złotych. Możesz iść do swojej wychowawczyni, zaproponował Ernest. Nie chcę skarżyć. No to dyszka odpłynęła w siną dal. Poklepał go po ramieniu, uśmiechnął się współczująco i odwrócił, by odejść. Zaczekaj, zawołał Felix. Dlaczego on nazwał mnie Milki? To taki dowcip, że niby masz jeszcze mleczne zęby. Witajcie w szkole, pomyślał Felix. Dziękuję bardzo. Jeżeli jesteście ciekawi, co dzieje się dalej, zapraszam Was do wypożyczenia tej książki. Na razie, cześć, trzymajcie się zdrowo.